O godzinie 12.19 stanowisko kierowania komendanta miejskiego PSP w Częstochowie otrzymało informację o wypadku lotniczym, który miał miejsce na terenie lotniska Rudniki pod Częstochową. Na miejsce zdarzenia dyżurny zadysponował 8 zastępów ratowniczo-gaśniczych. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzili ten fakt. Wrak szybowca znajdował się około 300 metrów od końca pasa startowego w terenie zalesionym. Strażacy ewakuowali z wraku szybowca dwóch mężczyzn, przekazali ich będącemu już na miejscu zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety lekarz stwierdził zgon.